Man. O, jeszcze Oliw jest. Siema, Oliw. Kurde, co za widownia. No to moja trema już naprawdę jest aż pod sufitem. Co się tu dzieje? Proszę państwa. Mam nadzieję, że wszystko dalej słychać. Więc tak jak mówię, celem jest solidne, mądre granie i tyle w temacie. Mogę nie być zbyt rozmowny, no bo trzeba się skupić na grze. Odpalamy grę numer 1. Dzisiaj dwa mecze. I jedziemy. Ja będę na tego czata za... O, i Asiol jest! Siema, Asiol. No już tutaj cała śmietanka Hanneman Hunters się zbiera. Niesamowite. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną w tych wspaniałych chwilach. Świąteczna atmosfera unosi się w powietrzu. Zapach jodły. W tle słychać kolędy. Dominika. Ale grać trzeba. Boże, jakieś emotikonki. No naprawdę czuję się jak prawdziwy streamer. Tak bym miał z tego pieniądze. Co, ręka jak ręka, no. Nic ciekawego o niej nie można powiedzieć. Kancian, kancian na kancianie. Ani to nie ma wartości, ani nic. Musi się coś poulepszać. Żeby chociaż były ze 3 fany, to bym się udał po Taniao. A tak no to nie ma jak. Simocia pewnie co najmniej i Shanten. No i Kamicia, proszę. Bronimy się. Ha, 1P, 1P. I nie ma nic więcej. O, 4. Dobra. No to 4. Nic tu nie ma innego. Sześć man. I myślę, że 8 man jest dosyć fajne. 6. 4 my. 4 my. 4 my, żeby Simocia se zameldował. Żeby pchał dalej. Na łeb, na szyję. A Pej jak wygląda? Pej nie wygląda za ciekawie. Obronione, proszę państwa, obronione. Merry Christmas, wesołych świąt wszystkim życzę. Całemu czatowi. Nawet tym, którzy są przeciwko aborcji. Nawet wam, moi drodzy. Podkreślam, na moich streamach nie będzie żadnych treści politycznych. Jebać PiS. To jest tylko i wyłącznie kanał madzianowy. Proszę tu nie wszczynać żadnych kłótni. Kurde, żeby nam kanału nie zablokowali za to, co powiedziałem przed chwilą. Bo tu mogą jacyś moderatorzy czuwać. No ten kształcik to mi się podoba. Dwójka, a siódemka. Dwójka jest koło sekwensu, ale jest i tak słabsza od siódemki.
bo to jest inna pozycja w stadzie. Inna pozycja w szeregu. Kucki, kucki i sianten. Wszystko do 7 pin. Do 7 pin wszystkie kamyczki. 9 so, ale to słabe tempaj. I tutaj mamy dwa rianmeny w manach. I wszystko daje tempaj. Bardzo rozległe ukeire. No i pięknie. I mamy manganik. Pięknie. Nakarmił, no temu człowiek. O, ura siadła. Jestem Hanneman Hantas. No i co, teraz trzeba tego pana wyzerować i zgarnąć wygraną. Ale ten pan jeszcze dygota. Ho, 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 ho. Ale świrus. Rękę marzeń dostał. Jakuhaj toi toi. Może być. Jakuhaj honitsu. Myślę, że Hatsu nie wyrzucę. Zbyt niebezpieczny, a moja ręka jest w lesie. 8 so, 8 so. Trzyman. No nie polecam. A 1p też nie. Ewentualnie 8p. O, przeszła jedynka. No to hop. Kamicia przetarł szlak. Haku też jest niebezpieczny. O, Hatsu się teraz. Ale Hatsu jest. Hatsu to będzie na przyszłość bezpiecznik. No chłopie, a jak jeszcze dostanie urę, o, chyba nie. Całe szczęście. Niby mogę zameldować sobie. Tylko problem jest z tym haku, bo ja naprawdę nie chcę tego haku pchać. A w tej sytuacji się jakby sam na to pcham. To będzie wtedy mangan. Jaku, jaku, toj, toj. Jedynka jedna leży, no niech będzie. I 2p. To co może mieć? 1-4. Albo siampon 3p. Dobra, czekanie jest dobre. Raz kozie śmierć. Gorąco. No i nie ma pierwszego miejsca. Jak się podobał tą pusenik? No to będą 3 mecze dzisiaj. Ja myślę, że tą pusenik był całkiem sympatyczny. Jadziem dalej. O, ja jestem. Dabuton. I kradnę wszystko, jak leci. Nawet nie ma co się wahać. Z rianmenów, z kancianów, do pary kradnę. Wszystko kradnę. Nawet się nie zdążyłem rozgrzać w tamtym meczu. Jest i para, jest i sianten. Kancian 2 man jest lepszy, bo czeka na dwójkę. A dwójka jest mniej przydatna, więc kamicia wyrzuci. Proszę zanotować.
O, a teraz się może zrobić para z 1-3M i wtedy będą dwa Rianmeny. Będzie Perfect i Shanten. No tu mi Toymen konkurencję robi. Szybki jest, ojejku. Ale tani, szybki, ale tani. Może mieć, no nie wątpię, że miał więcej niż 3900. Ale raczej 1000 albo 2. To wychodzi na to, że on w Manzu czeka. No właśnie. Stopera zrobił. Do pary też. O, pięknie, świetny. Może by tak coś skrytykować, może jakiś hejcik, a nie tylko całować po stopkach. Jakieś błędy powytykać. Pośmiać się z dykcji. Mogę też powiedzieć, że z prawej strony u góry nie mam zębów już praktycznie. Też można się z tego pośmiać. Pohejtować troszkę. Czemu tu ma być tak kolorowo? Za dużo tęczy to też niezdrowo. No co tu mamy? No mamy Sansioku. I trzeba do tego Sansioku meldować raczej. Bo to nie jest szerokie Ukeire. A Sansioku, jak mamy pęcian, kancian taki, no to jest gwarantowane, więc nie ryzykujemy żadnego tam Furitena. Może by tak Hatsu? Dobra, postawię na rozwój. Ukipajek się przyda. No nie jest to rewelacyjny ukipaj, ósemeczka, ale nie, ale daje Rianmen, więc nie jest też tragiczny. No i trzeba uważać na Simocia teraz. Idziemy po to Sansioku. Co zrobić, gdy duch zrobić okno? Nie rozumiem pytania. Nie wiem, do kogo to pytanie jest. A powinienem był wyrzucić... powinienem był wyrzucić... 9P bezpieczniejsze. Powinienem był wyrzucić... 500. A 8 na później zostawić. Nie? Żegnaj. Oj, Simocia te da si piątki. Czyli nie ma raczej szóstki, no siódemki raczej nie ma, czyli jakiś może niższy Rianmen mieć. 1-4. O, tempaj. Ale za daleko to ja nie mogę pchnąć. Zobaczmy. A czekam na jego Genbutsu. Ooo! Tora, tora, tora! Joś! No fart! To był fart. Lolo, 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 lolo. Nie wiem. No tu jest to głupie opóźnienie też. Niech każdy może w komentarzu opowie jakąś anegdotę ze swojego życia. I Shanten. Czekam na jakieś podwojenie. Jeden man, żeby się podwoiło. Żeby mógł ponować. Byłoby fajnie.
O, jest podwojenie. No to już wyrzucimy tą szóstkę. Myślę, że nie ma dla niej miejsca już w tej ręce. Teraz co? 9 so pon albo 2 man pon. A jak zrobię 2 man ci, to wybiorę siampon. O. No dobra. Zostawiamy dwie pary do ponów. Trzecia para do pona. A to może zamiast czwóreczki. Jest tylko jedna sztuka 1M. Jak widać. A to będzie takie sympatyczne czekanko. Wygląda jakbym manzu robił, co nie? Wygrałem. A co nie było widać? Dobra, pchamy to. To jest Oyari. Mam tylko trójkę bezpieczną i mam tempa i słabe, bo słabe, ale jest. I jedynka ma dosyć niską wrzutkowość. Ale ma wrzutkowość. Może ktoś rzuci pół sudzi. Dobra, ulepszenie. Jejku, już prawie 10 sudzi. Nie, niebezpiecznie się robi. Jak dostanę nie sudzi 4, 5, 6, to trzeba zwijać. Jest! Oja zgaszony, bielawa style, bielawa gladiators po radziecku. No on się po tym już nie pozbiera. Skopałem mu kochones. No jest opóźnienie, jest. Szczególnie w moim mózgu. Od urodzenia. Cztery bloki. I proszę państwa, jaki jest problem z tą ręką, moi drodzy widzowie? Problem jest taki, że mam cztery bloki i tylko jeden ukipaj. To jest bardzo duży problem. Tylko 8 so i to nie jest dobry ukipaj. Co gorsza. Ale może dojść do pary i będzie isianten. Może dojść rianmenik. Będzie riansianten. Trzeba być gotowym na te wszystkie kamyczki. Teraz liczymy na parę gdzieś. O, Arian Menik, proszę bardzo. I gramy 6 bloczków. I następny odrzut prawdopodobnie 1-2P. Chyba, że dojdzie trójka. Albo któreś do pary. No, ale to poleci drugie. Albo wtedy 7P poleci. No tak myślę, że te... Bo sozu się mogą ulepszyć do trzystronnego czekania. Dobra. I teraz trzeba pamiętać, że 2P daje tempaj. Tania Odora. Ale to chyba należy damatenik. No tak myślę nad tym. Na razie się jeszcze wstrzymam, bo jest wcześnie. Ale to nie jest jakiś super isianten. 4-7 już ma tylko 5 kamieni. I 3 so. No dobra. Tania Odora. Ricci Tania Odora. 5-200. Dla dziadka Teodora. Ricci Tania Odora. Yo, yo, yo. One love, one love. Tak, ja opanowałem sztukę obrażania samego siebie już w podstawówce. Byłem bardzo biegły w tej sztuce. Patrzcie, jaką mam rzekę, drodzy widzowie. Ta rzeka jest mocna czy słaba? I jak to można określić, że rzeka jest mocna albo słaba? O co tutaj mi chodzi? Jest!
no dosłownie dzisiaj jestem farciarzem dnia. Farciarz dnia. Ale siedzi. Ale siedzi. Kontry, nie kontry. Jakieś cuda niewidy. Ludzie. Hahnemann Hunters! Proszę, widzowie, powiedzcie, jaki macie talent, wy. Niech każdy powie, jaki ma talent. W czym się odnajduje jako człowiek. Że jakbyście mieli robić tylko to w życiu, to byście to robili. Co to może być? I nie chodzi o zakupy. No jak ktoś musi, niech będzie, ale nie chodzi o zakupy. Wyprowadzanie innych, głaskanie kotów, to jest, możesz do lecznicy, do zwierząt iść. Jako głaskarka. Na głaskarkę. Dobra. Ja myślę, że 2P jest najsłabszym ogniwem teraz. Mogę sponować, będę miał kucki i sianten. Właściwie taką wariację, Arianmen, ojejku, tu się będzie działo. Jazda autem. Właśnie, Oliwio, powiedz, jak twoje przeżycia? Miałeś jakieś zabawne sytuacje? Jak twoja relacja ze sprzęgłem? Czy jeździsz na automacie? Wiecie co? Nie piszcie co odrzucić, bo ja i tak tego nie widzę. A jest takie opóźnienie, że nikt nie wie o co chodzi potem. Do czego to się miało? Sprzęgło i gaz do dechy. No jak typowy Sebix. Nie no, nie będziemy się wyrywać. I jest i siantenik, proszę bardzo. Hehehehe. Nie. Mam dobrą łapkę, ale tu każdy z graczy może zgłosić Ricci, więc lepiej nie dawać im dopałek. Ech, co ja mam z tobą zrobić? Jedynka niebezpieczna. To no, jeszcze mam 6S. 6S mam. I to tyle. Jedynki pewnie wyrzucę. Jeżeli dwójka się nie zaścianuje, to nie będzie dobry wybór raczej. Chociaż i tak może być najlepszy. Piątka S pół sudzi, ale trochę słaba jest. Dobra, mamy one chance na dwójce P. Ale one chance akurat czyni jedynkę jeszcze bardziej niebezpieczną. Bo skoro ostatnia dwójka nie wylatuje, to możliwe, że mają... A nie siódemka! Możliwe, że mają kamicia. Skoro tej dwójki nie widać. Albo jest w murze. A ciun jak wygląda? Ciun wygląda fajnie. Pej też? Pej też. Trochę się rozkojarzyłem. I ściana na ósemkach, ale dziewiątka M nie wygląda za fajnie, bo może być siampon. Chociaż nie. Dobra. Jeszcze chyba jeden odrzut, tak? Ta. No i elegancko.
Nie, no fajnie jest. Mówią, że prawo jazdy jest bardzo przydatne. Tak mi mówią w pracy. Teraz 1M. Chyba, że dojdzie drugie 1M, to pay. Teraz pay. Chyba, że dojdzie drugi pay, to 8SO. To 6P wtedy. Albo 1-2P. Właściwie to nie wiem. No dobra. Tak myślę nad 1-2P, ale na razie wyrzucę paya. I idziemy w otwarte Sansioku. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować, myślę. To pomaga. To są wszystko lepsze bloki niż ten pęcian. Te sozu są lepsze. Mogę dwa so sponować. Mogę ścisnąć trójkę. O! No taniało mam przecież też. No ludzie, no. Ja nie jeżdżę na turnieje już. Klamka zapadła. Ale no, jakbyśmy mieli takiego hippie vana, to by było spełnienie marzeń w końcu. I ulepszonko. No się fajna łapka z tego robi, tylko trochę późno. Proszę panią. Rian Sianten na tym etapie. A patrzcie, jakie bambusy są chciane. Wszyscy chcą bambusy. Bo Dora tam jest. No, słuchajcie, no to zbierajcie kasę. Ja będę was wspierał, jak najbardziej. I Dora ci Boża hippie vanem. I pomalujemy se w tą naszą sowę, w logo klubowe. Se pomalujemy. I będzie naprawdę rewelka. Cała Polska będzie. Busem przez Polskę będzie. Busem przez Racibórz. Zrobimy kanał YouTube. Aj. Stracona okazja. Idź. No mówię, trochę wolna ta ręka. Dobra, bronimy się. Chociaż mógłbym zaraz. Przecież ja mam wschód. Mogę zameldować, wyrzucić wschód, wejść w tempa i wyrzucić wschód. Tylko wschód nie jest bezpieczny. Ale przeszedł. I Sianten, i szóstka so do pchnięcia. Mogę sponować też szóstkę so. Ale to nie jest gra warta świeczki. Tu nie ma nic w tej ręce. A Toymen niech se pcha. Ściana na czwórkach, pół sudzi. Szóstka P jest najbardziej bezpieczna. Innymi słowy, najbezpieczniejsza. No Hatsu też chyba. Ale ja wolę szóstkę. Bo szóstka nie daje jaku. Trójka so one chance. No teraz Hatsu. Nie jest to taka łatwa defensywa. I siódemka so jest zakleszczona. Trzy szóstki, trzy ósemki. Cztery ósemki. To ryzyko siampona rośnie. Spoko. Uff. No, ryzyko siampona na siódemce so, czyli było wyższe ryzyko, że ktoś ma parę albo anko. No i Toymen akurat miał parę. Dlaczego nie chcę na turnieje? No, nie ba, już mnie to nie bawi. Po prostu.
Już się troszkę najeździłem. Szczególnie od czasu, jak zostało podniesione wpisowe, to no nie chcę sobie wyjmować już weekendu z życia. Może tam raz w roku na jakiś, czy tam raz na dwa lata, żeby sobie odświeżyć. A poza tym, no, ranking EMA mnie nigdy nie jarał, także... Jedyne co jest fajne, no to, że można pojechać sobie na WRC albo na ERMC. To jest fajne, a tak to... Co tu się wyrabia? No południe chyba, południe. I siantenik, ale taki... No, manganik, ale kurde, czekania słabe. Chyba trzeba będzie zdamatenować. Zależy... O! No 1P mogę pchnąć. Idź. Już nie. Nawet teraz 9 co nie mogę. Bierz oja. Nie chcę. 8 co mam, dobry kamień. Dzisiaj powiem wam, że w jednym Tompusenie grałem w pracy Tompusen. Przegapiłem Gembutsu i się... O, koniec? A, myślałem, że koniec będzie. A to musiałby Hanemana. Ja pewnie dobry pretekst, żeby pojechać na turniej dla mnie, to by był teraz, gdybym miał jechać na przykład, gdyby Skała na przykład miała jechać. Czyli ktoś, kto nie był na turniejach. Jako tako, no bo chyba na naszych tam gdzieś tam się przewijała, ale... To coś takiego zrobić. Teraz 8 so, a potem 1-2P. Jak przyjdzie 3P, to 7-9M. Trzeba być przygotowanym. No i sian. Tutaj zostawię Manzu, bo Manzu się mogą ulepszyć. Taki jest zamysł. A, ta siódemka niepotrzebnie zostawiona. Many się mogą ulepszyć. Siódemka. No i ulepszyły się. Mamy... To jest w sumie gołe pinfu. Nie ma jakiejś rewelacji. Jak mi się uda, to ścisnę 6S i wyrzucę 9M, żeby w otwartą iść i przepchnąć rundę dalej. Uła. Cóż on tam... Cholera wie, co on tam może mieć. Tutaj sozu, po lewej sozu. To jest, i to jest 100% tempaj praktycznie. Po tym wyrzucie dwa so. Cztery so, pięć so, dziewięć so tylko. No a następny odrzut? Nie musi. No, zauraj go.
Ciekawe w ogóle, kiedy. A wiecie, że. Bo Mati mi mówił, że ten ranking EMA się sypie. No bo ludzie nie grają, a turnieje mają 2 lata ważności. I myślę, że dużo ludziom ucieka wyników, bo one znikają. Nikt teraz nie gra. Że powinno to być zamrożone, żeby nie było takich afer. Czekamy na parę 3P, czekamy na parę 7P albo 1P. Jak przyjdzie 2P, to dama. Tak mi się zdaje, że dama, no bo wygrywam mecz. A jak przyjdzie 6-9M, to nie wiem, co zrobić. Czy dama, czy... A nie, nie, no mam jaku, więc dama. No tak. A co się w ogóle dzieje, jak przełączam na czat? Bo ja co jakiś czas przełączam na czat, żeby podglądnąć. To znika obraz, czy co? Chyba znika obraz. Weźcie mi napiszcie, czy nie znika obraz, bo jak znika, to nie powinienem w sumie tak robić. Haha! No, to jest fajne. Większe UKIRE mam. Wezmę. Teraz mam też do pary UKIRE 7, 8 i 1, 3. Tylko że jedynka, no 2 sztuki, trójka 2 sztuki. Ósemka 1 sztuka. W sumie aż tak dużo tego UKIRE nie ma. Czy to mi coś daje? Nie. Tanio. Mogę se sponować potępaj, ale po co? I to sponować mogę tylko 4S. No. Dobra, bez pieniądza jakiegoś dużego. A, no to jak idzie płynnie, to super. Mam ochotę się powygłupiać. Dobra, powygłupiam się. Tylko nie będę ponował północy, bo to jest kamień bezpieczny i... O! No, a może nie będę się tak całkiem wygłupiał, tylko tak troszkę. 3, 5, 7, ci. Po Itsu. No nie chciałbym stracić pierwszego miejsca, a kto by chciał stracić pierwsze miejsce? Takie głupie gadanie, żeby gadać. Nie chciałbym stracić pierwszego miejsca. Wow, co za zaskoczenie. O, koło Dory. A po co ci Dora krabie? A nie wiem.
Kurczę, jak się ten mecz taki się robi makaron, takie spaghetti, kurde, się ciągnie. O, to jest zresztą fajne określenie. Spaghetti. Proszę zanotować do slangu klubowego. Czy taki mecz, który się przedłuża, bo gościu se robi ręciany, albo co, albo jest takie powolne tempo i są same remisy i to długo trwa, bo każde rozdanie do trzeciego rządku dochodzi. Spaghetti. No właśnie, Justyno, nie wiedziałem, co robić z tą ręką troszkę. Chciałem się powygłupiać. Potem się przestraszyłem. Mówię, no nie będę się tak całkiem wygłupiał, bo stracę przez to rękę. Znaczy nie moją, tylko no. No a wyszło jak wyszło, no. Tu przeciwnicy mają sygnały, że robię cinicu. Jak zamelduję pomany, ale nikt się nie przestraszy. Jak czwarte miejsce jest w takiej dupie, no to nikt się nie przestraszy tego. No. Ciun jest niebezpieczny. Ha, Isian. Ale tylko dwie siódemki, nie ma co. Nie ma co. Dwa M, potem Pay. Jeden S idzie daleko na ławkę rezerwowych. Takie dziecko, co koślawo kopie piłkę i nigdy nie może zagrać meczu. Dobra, no nic tu nie mam za bardzo. Tylko pay. No i teraz ciunek. Teraz 9M, 7P. 1M wygląda całkiem nieźle. One chance na dwójkach. Kurde, ja to mogłem chyba, może, no mogłem peja, ale to nie, to już by nie miało sensu i tak. Uuu, ale jak on by wygrał, to by było mega. No dawaj, dawaj, dawaj. Gościu, już cię lubię. Już cię lubię. A nie mam nic takiego, żeby mu wyrzucić, żeby on se mógł wziąć, a żeby Oja mnie nie zronował na tym. Nie mam takiego kamyczka, brakuje mi takiego kamyczka. Bo to, co mam, to jest niebezpieczne na Oja, a te, co on... No, nie mam jak. No dajcie jakąś szybką łapkę. No może być, może być. Myślę, że jeden so mogę puścić i zostawić sobie wschoda. Na razie nie jest bezpieczny, ale pewnie się stanie potem. Jakiś kot w okularach. Proszę pamiętać, żeby nie jeździć autem i nie grać w Mahjonga jednocześnie. I tu nie chodzi mi ten aspekt tego samochodu, tylko chodzi o to, że możecie się głupio wrzucić w rękę, bo się nie będziecie skupiać na grze. Tam, że kogoś potrącicie, to tam mało istotne. Może być coś mało istotne? Bo słowo istotne samo w sobie chyba oznacza, że coś jest bardzo ważne. To nie może być mało istotne. Jak? Krabie. Czyś ty zwariował? Kocia.
Tak myślę, czy iść potaniało. Jakbym na przykład ścisnął czwóreczkę M, albo sponował piąteczkę M, albo dwójeczkę P. No pewnie, że potaniało. Idziemy potaniało. No. Teraz jak to najlepiej rozegrać? 8P chyba. No. Nic innego nie widzę. I teraz pon. Pon potępaj. Pon ten. Albo ci ten. 7 so ci. 4 p ci. 5 m pon. 2 pi. 2 p pon. Naprawdę? O! Hopaj! Hopaj, siupaj, potępajka. Idź. Dobra. On ma do mnie... Oj, mi się w sumie opłaca bronić, tylko nie mam czym. 7P, 3M. 2 so, gębu, super. No może szczęście mi dopisze. Ja chyba pcham. Ale nie no, ryzyko, że on mnie wyprzedzi nad sumo, to jest bardzo małe, bo on musi mieć Hanemana. 6M gębu. Pięknie. Na razie fuksior sprzyja. Nie no, nie opłaca mi się tego pchać. Gdybym miał Rianmana, może... Uuu! Desperat. No tak, no jemu nie zależało. No ładnie. Odrabiamy te straty na razie. Ostatnio trochę się posypałem. Dobrze, weźmiemy sobie oddech. Chwilę oddechu. Możemy na przykład sobie porozmawiać o globalizacji. A jakie ty masz auto? Ofelio? Łyczek wody. Bo Asia jest obecna jeszcze. Asia ma Renie. Pierwszy byłem w Spacecatcie. Woohoo! Pierwszy, udało się. Mój fart sprzyjał do końca. Znaczy to nie był taki fart, że ten, tylko po prostu gościu był zdesperowany i on, jemu już nie zależało. Dziękuję. O, teraz dopiero się wszyscy cieszą. Ja zapominam, że to jest przesunięte. Kurde, zapominam, że to jest przesunięte. A ilu, ktoś mi może powiedzieć, ilu jest w ogóle oglądających? Tylko wy chyba jesteście, nie? Dobra, to co, polecimy następny mecz. Jakby ktoś nie wiedział, to proszę, taka jest punktacja na piątym danie. 75, 30 na plusie i minus 105 za czwarte miejsce. Czyli jeszcze jest lajtowo. 5 widzów. No to... 6 widzów. Hello viewers, I am Krabman. I love Madzian. Madzian loves me sometimes. It's a toxic relationship. Where are you from, dear viewer? Please introduce yourself. Perhaps we can become friends. Dobra. Trzeba głupie kciuki. Fuh, lecimy. Ostatni mecz dzisiejszego wieczora. No, słabi przeciwnicy. Jak na to kudzio, bo... Czy ode mnie są słabsi, to ja nie wiem. Mogą być nawet i lepsi, ale...
tak relatywnie na to Kudzio to są słabi. Jeżeli mają takie rejty, to nie są jakieś rewelacje, ale na pewno są przyzwoici w miarę. I am from Mars. No tak, Space Cat to tak. Nie dam ci tego wygrać, co ty? Zaczynamy szermierkę, proszę bardzo. Ło, Dora! Dora! Przeszło. Mam całkiem fajny kształt. Dwarian Meny, dobry pon. Dobry ponek tutaj. Oj, ci nawet siadło. I zostawiamy Genbutsu na później. Bardzo ważny odruch. Genbutsu na później. Nie ma to jak tłuc się we trójkę o tysiaka. No Kamicia może mieć półkolor. Jeszcze południe jest żywe. Toymen może mieć. Wschód jest, no jeden leży. Więc... O, dobra. No to czekamy na dwójeczkę. Na piątkę nie liczę, ale też może siąść. Fajnie, że Dora już została wyeliminowana praktycznie. Jeszcze zostały trzy Akadory. Ale już przeciętna wartość ręki maleje. To wygląda teraz jak turniej europejski. Pierwsza wschodnia, wszyscy się tłuką o tysiąc. Zrobimy slajdzika. Przejdź, przejdź. Ja się tłukę o 2000 już. Jestem kozak. Ja nie znam, ja nie lubię kawałów. To musicie wy opowiedzieć. Hatsu, przejdzie. Leżą. Musicie wy opowiedzieć, bo ja nie lubię kawałów. One są, kawały są sztuczne. Ja lubię organiczny humor, sytuacyjny. A nie czekanie na komendę, kiedy mam się śmiać. Ha, 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 ha. Pchamy. No nawet nie muszę pchać. Znowu sumo fart. I am so lucky today. I am so lucky today. I can't believe it. Haha, no to jest świetny, to jest klasyk. Zostawiamy orszak, proszę państwa. Tu jest trzy jakuhaje w naszej nomenklaturze klubowej. To jest orszak. Teraz mamy jeszcze dłuższy orszak. Ignoruję Ukeire Dory. Najwyżej stracę. Ale wolę orszak. Tu mamy 12 kamieni. W tej chwili mamy 10, jeżeli dobrze liczę. O. I teraz już orszak pomału redukujemy. O! I hop. I jaki jest problem z tą ręką? Kto mi powie? Nikt mi nie powie, bo jest opóźnienie. Więc ja powiem sobie sam. Nie ma 5 bloków. Oja ma 2 meldunki. Nie ma co z nim rywalizować. Nie wolno. Tym bardziej, że jest to ręka za... No, aż bym się śmiał, jakbym się Toymenowi wrzucił. To jest ręka bez potencjału bojowego. Siódemka została odcięta. 8M jest bezpieczniejsze. 3P. Chciałbym zachęcić Simocia, żeby sobie meldował dalej. No najwięcej traci Toymen. Mangan! No a na razie wyrównana sytuacja.
Ale te emotikonki, te są pojechane na tym Twitterze. To jest masakra. Te twarze to są takie przerażające trochę. Ręka ma 5 bloków. To jest bardzo dobra informacja. 9P teraz. Jak mamy 5 bloków, to możemy sobie takie wolne łukipajki już pomału wyrzucać. 4S nie wyrzucę, zostawię sobie 4S, bo nie mam jeszcze Rianmenów wszystkich. 1-3M chciałbym sobie zamienić na Rianmenik. Dlatego 4SO zostawię, a w razie czego mam do obrony Pay. Czyli tu jest wszystko ładnie ustawione. I mogę iść jeszcze w Nagashi Mangan. Dajcie jakiś szałas. Jeżeli chcecie, żebym poszedł w Nagashi Mangan, to krzyczcie. Na razie się składa. 5, mam 7 sianten do Nagashi Mangana. To nie tak źle. No dobra, hop. To jeszcze nie jest to, czego chciałem. Ale jak dojdzie trójka SO, to se za dziewiątkę wtedy. Ale nie wiem już teraz. Bo mam dwa do tempaj. I jeżeli zachowam te bambusy, to jak będę miał isianten, to będę musiał wyrzucić jednego bambusa. Czyli wyrzucę czwórkę. Bo chodzi o to, żeby też nie zostawić zbyt niebezpiecznego kamienia na tempaj, jak wyjdę w tempaj. Czyli 4 so i tak muszę na początku wyrzucić, a potem 9 so. No tak. Toymen chyba rozwalił Rianmen w manach. Kurde, ja się tych bambusów chyba teraz pozbędę. Wolę te czekanie na dwójkę M. Mimo, że są trzy kamienie, ale to jest lepszy kamień do czekania. No, 9 co jest bezpieczniejsze chyba. Na wszystkich jest bezpieczny praktycznie. Ściana na ósemkach, nie ma siampona, nie ma nic. Tanki nie liczymy. No trzeba będzie meldować po tempaj chyba. Jaki hałas na gasi. No wybaczcie, że was... Wow. No nie! Co za wydarzenie. To chyba będzie na dobie. Ja pierdzielę. Jak zaorał. Dobrze, że nie byłem wschodem. Jak zaorał stół. No, nie było Nagashi, ale za to był Bajman. To chyba nie jest źle. Nie no, ciuna, dobra. 1P jak dojdzie do pary, to będzie pinf. Teraz powinienem może jedynkę. No ale dobra, powiedzmy, że Sansioku nie będę chyba robił. Chociaż jako Oja. Tylko przydałaby się para najpierw. Sansioku Dora, no taka fajna opcja. Tu jest na razie gorąco, bo ja jestem kurde między dwoma graczami. Kurde, no nie wiem co zrobić za bardzo. Zostawię wszystkie piny, bo są dwa Rianmeny i zostawię
Sansioku. O, już podziękujemy. Mniej gadania, więcej grania, panie Krabman. Teraz taniało. Porzucę te sansioku. No tu może nie być chleba. Nie wiem, czy meldować potępa i tak. O, to jest bardzo fajne. No tak, on sobie tu ostrzy ząbki na mnie. Ale mogę spokojnie na niego wyrzucić 1-2S i sobie kontynuować pchanko. No przypuszczam, że on ma isianten, albo lepiej. Kurde, żeby ten tempa niech przyjdzie. Jeszcze z tymi ranmenami moimi nie jest tak źle. Nadzieja jest. Teraz południe do wyrzucenia. Jest, nareszcie. Uff! No to jeszcze raz, panie Kamicia, proszę się postarać. Sumo. Dziękuję. Ale dzisiaj była aktywność ligowa, słuchajcie. Co tam się wyrabiało? Mówię o naszej lidze Tompu. To było piękne. Ile dzisiaj? Chyba ze 4 mecze? Jakoś tak. Masakra. Dora. Ale ten kształt to jest... Jak nie dojdzie trójka man albo dwójka man, to będzie ciężko. Sześć osiem dziewięć M też pomaga. No, Toyman robi szybką rękę i gdyby on wygrał, to bardzo dobrze. Najważniejsze, żeby nie wygrał Simocia, nie? O to mi tylko chodzi. No dobra, 8. Jakby doszło 8P, to będzie festyn. I coś do manów. W sumie tak, 4-7 też daje isianten. Ale to jest ten isianten z nakładającym się uke. 8P i to nie jest dobre. 2 PT dasi. O, właśnie. No to hop. Zostawiamy szansę na dorę. Nie wiem akurat, czy to jest dobra zagrywka. Bo mógłbym iść w taniało też. Mamy 3 jedynki M są martwe, więc można by było iść w taniało. Ale nie chcę też dory wyrzucać. No ale bardzo śliski temat. 8P musi przyjść, to musi być mega fart.
W sumie mógłbym ścisnąć nawet. Nie wiem, czy tu się opłaca ryzykować odrzut Dory. O. No zronuj. Kontruj. Nie chcę. Dobra, najpierw szóstkę. No, Toymen, nie puszczaj go. O, Toymen chyba się broni. Może te many. O, szóstka S jest martwa. 9 SP. Runuj. Kurde. Ała, o Jezus. No teraz fortuna się przeniosła na innych graczy chyba. Gonimy Kamicia. Co tu może być? Pinfudora może być. Okej. Para 7P. Ła! A co tam w tych meczach ligowych się dzisiaj działo? Były jakieś ciekawe akcje? I tak się zadziało. No to pęcian. I Shanten. Richie Dora albo Richie Pinfudora. O, Pay nie jest bezpieczny. No, widzicie, zagrałem na automacie. A Pay nie jest bezpieczny. O, skurczybyk. Oni muszą mieć szybkie ręce. To są szybkie łapy. Trzyso. Sudzi gębu. Rzucamy. No przyjdź. No. No, szybkie łapy. A, ucieka. Ucieka. Tanio. Dobra, tanio. Jeszcze dwa rozdania. Cztery tysiaczki. Miałam mysklik. Kiedy gramy na żywo? Nieprędko. Nie pali mi się na razie do grania na żywo. Trzy pary. Może tak? Chyba trochę głupie. Może 9P trzeba było. Albo 8SO zablokować parkę już. Może tak zrobić. Naprawiam błąd. Tak mi się zdaje, że naprawiam błąd. A tu mogłem jeszcze w taniało iść, jakbym piątkę zostawił, no. Właśnie. Już się motam trochę. I jeszcze jedna parka. No to hop. Cztery. No chyba citoj. Jak dojdzie 8P... To 9S chyba.
żeby zachować, albo 3S, żeby zachować IPeko. Kurczę. No Simocia jak nic ma i Shanten, albo Tempaj. Dobra. Zrobimy tak. No i Chito i Doradora. Nie jest to złe, można zdamatenić. Te many są niebezpieczne, 7P jest niebezpieczne. Ha, dziewiątka przyszła. A jakie są sprytne czekania? Nie ma sprytnych czekań. Hatsu martwy, Haku, Ton. Wszystko powymierało. Południe też. Nie ma jak tego ulepszyć. Kurczę. No nic, no muszę trochę ryzykować. Mam i Shanten jednak. Jakby nie było. Może po Keiten? A to jest chyba głupie, ale to jest głupie. No, ciekawe czy wytrwam. Jeszcze jak dojdzie do manów para, to mogę iść w toj toj. A to będzie bardzo słaba para. No może wytrwam w tym tempaju. Cicho słychać, a mam na maksa. 4,5 sudzi. Ojejku, niebezpiecznie. Jeszcze mam jeden wyciąg. Dwa wyciągi. No dobra. No i chociaż tysiaczka ugrałem. A daj mnie to. Daj mnie to, koleżko. No ja nie wiem, ja tu mam wszystko ustawione dobrze. Znaczy tak normalnie. Tak jak zawsze. No. Czekanie, tanki. Może się podmieni na coś fajnego. Jakiś skrajny, jakiś honorek. Południe już odpada, ton. Dora odpada praktycznie. O, ciun jest. A, nie, panie Krabman. Nie. Patrzcie, jak to się szybko zmienia, jak to trzeba w Madzianie nadążać. Cholera jasna. Chwila nieuwagi i po was. To nie są żarty. No, dajcie chłopaki wygrać. O, to jest czekanko. Tu już nie będę podmieniał. Ekstra. Bardzo ważne zwycięstwo. Bardzo ważne zwycięstwo. Kurde.
Teraz koniecznie muszę wygrać. I to będzie taniało. Wydaje mi się, że jeden so trzeba odrzucić. Kurde, to nie jest też taka słaba łapa. Ale jeden so odrzucimy. Zostają cztery bloki. Całkiem fajne. Jak w manach coś dojdzie. Być może powinienem jeden z manów puścić. Też jest taka możliwość. Teraz problem jest taki, że jak pójdę w taniało, to mam 9p. I mogę się na tym przejechać. No ale muszę wygrać. Albo Simocia, żeby zabił Kamicia. O. To jest najlepsza opcja meldunkowa. Zostawiam parę i zostawiam ukipaj. Tak mi się zdaje. Teraz 6p ci. 6p ci. 3-6p ci. Nie. No, słuchajcie. Jest Isian. Gramy. Być albo nie być. Nie. Do piątki so... Dobra. Być albo nie być, trudno. Dwie dziewiątki P na szczęście tylko są. Powinno siąść. Najgorsze, że Kamicia Simocia mają tanie ręce. Siampon. Czterokamienny. Nie no, Valerianmen. Ajajaj. No trudno. A, mamy rundę południową. Zachodnią. Kraman, obudź się. Z tego gadania to przeoczyłem, że jest runda południowa. Zachodnia. Boże. No. No. I mam Jaku Haja. Ekstra. I nie melduję na razie. O, trójka jedna. Czy ja sobie mogę pozwolić na niemeldowanie? Chyba nie mogę sobie pozwolić. Gdyby to był Rianmen, a to jest Rianmen Kancian. Ja tu muszę zameldować, potępaj chyba. No, dwóch graczy jest tak blisko trzydziestki, że... Raz, dwa mogą to zakończyć. Tą zabawę. Co tu się dzieje? Ka? A, gdzie jest czat? Północą otworzył. Czyli piny. Czyli piny. Dobra, 2.40. Czy jak zgarnę od Kamicia, to go wyprzedzam. Ulala. Ekstra. I jeszcze Richie Stick. Iron! I jest. No i Richie Stick pozwolił mi przegonić Kamicia. Chwilowo przynajmniej. No tylko, że do 30 tysięcy jest daleko.
Ja tu nie mogę dyktować warunków. O kurczę, to jest trudne. Kurde. Dobra, Jakuhaja wyrzucę. Bo nie wiedziałem, czy postawić na Jakuhaja na szybkość, czy... Ale wydaje mi się, że ukryta ręka będzie lepsza. Żeby zgarnąć 30 tysi. No teraz jak Toymen wygra, to spoko. Niech kończy mecz. Lepiej dla mnie. Ale kurde, siedzę jak na szpilkach, debilka. Brrr. Gorąco. Z tą jedną dorą nie wiem, co robić. Jak długo ją przetrzymać? Czy w ogóle ją trzymać? Itsu nie itsu. Dużo par się robi. Ale myślę, że to jakoś mi nie pomaga specjalnie. 4P jako samotny kamień jest mocny. No to jeszcze raz 4P. I sianten. Ło kurna chata. Ale 5200 mi nie starcza. Musi być mangan. Słaby kształt. 300 daje Rianmen, 5700 daje Rianmen. Ale to już jest późno trochę na takie zabawy. Ale gorąco. No a myślałem, że go zrunuje. Nie. Kamicia, co ty wyprawiasz? A on też nie zakończy meczu. Dalej będziemy jechać z koksem. Ciężko. Ale bezpieczne w miarę. Bo tu dziwne, żeby ktoś na to jeszcze czekał. Ron! Oj, 7. Może odpuszczę. Straszny spontan. Ale jakoś tak, kurde, nie widzi mi się ta ręka. No ale Kamicia jak ma tempaj, no to mu oddałem za darmo drugie miejsce. Znaczy trzecie. Tymczasowo. Toymen, kończ to, panie Toymen. Kończ to, panie Toymen. Dwa so teraz. Nawet jak Kamicia będzie miał tempa i to też mnie wyprzedza. To jest niedobre. Ale no chyba wolę to niż Rona. No niestety, straciłem. Ale 7 so, czy mi się zdaje, czy uniknąłem Rona? Niechcący. Kurde, 2 100. Odyseja, no... Ale nieprzyjemna, bo te sytuacje trochę mnie przerastają. Zresztą to widać. No i nie jest wesoło. No ale się dzieje, się dzieje. To jest taki bardzo widowiskowy mecz. Z upośledzonym krabem. Tam poprzednią rękę na pewno się dało lepiej zagrać potem. Tam gdzie ja wybrałem, żeby zwijać, tam się na pewno dało lepiej zagrać, ale nie widziałem nic.
To już panika była. 2P8P teraz. 8P. No co, z czym do ludzi? Taniało? Ja już pomału się godzę z czwartym miejscem, bo tutaj ciężko o coś innego w ogóle. W sumie muszę zacząć kraść. Dorapą. Słanko się robi. Cito i Shanten. Taniao Toy Toy. Też fajne. Taniao Toy Toy. Ale późno. Dziękuję, Toyman. Dziękuję. Mikołaj był wczoraj. Uff, ale dostałem prezent od pana Toymana. Kończ pan, panie Toyman. A już byłem pogodzony z ostatnim miejscem. Ja pierniczę. Ale Kambodża. Ale Kambodża. Popatrzmy. Nie będę wszystkiego analizował. Interesuje mnie ta kolejka. No z punktu widzenia wydajności to najlepsze jest wyrzucenie 2SO, bo 4P ma więcej ulepszeń do Rianmen i 6M ma więcej ulepszeń do Rianmen. Ja w sumie wyrzuciłem tak, o, no bo wyrzuciłem jedną po prostu z par bez zastanowienia. No i tu był Isian. Przeoczyłem fakt, że mam sudzi pułapkę, ale tak, 2.7P, tego też nie widziałem już, bo byłem w panice. Tak jak mówię, to mnie trochę przerosło i nie jakoś tak się nie skupiałem już. No i tu Sozu są bardzo niebezpieczne po lewej stronie. I na co on tam czekał? No czekał na tą siódemkę. Ja! Podwójny ron! Krabo minął podwójny ron! Ja pierdzielę, ale to było naprawdę impuls. Po prostu nawet nie przeanalizowałem dokładnie, tylko mówię, to jest wciul niebezpieczne. A moje szanse na tempaj są niskie. No bo mam kształt parowy. No niechcący ominąłem podwójny ron, zarąbiście. Dobrze wiedzieć. Ale czy 9S można by... No teraz widzę, że można było zagrać 8P spokojnie. Na Toymana bezpieczne, na Kamicie zewnętrzny. I on już w tym rejonie zameldował, więc raczej nic nie ma. Ale co to by dało te 8P? No i dobra, ja tutaj zrobię se foticzku. Bo nie wiem, czy tutaj trzeba było walczyć, czy trzeba było się poddać. Naprawdę nie wiem, co tutaj zrobić. No i co? Wyszło jak wyszło. I w drugiej zachodniej byłem w bardzo złym położeniu. No na własne życzenie. No i ręka taka, jaka jest. Nic tu się za bardzo z nią nie dało zrobić.
Bo ani nawet nie miałem opcji meldunkowych za bardzo. No tylko ten Chito. I tutaj mogłem szóstkę w sumie wyrzucić. Bo tutaj nie widziałem jeszcze Chitoya. To muszę poprawić w mojej grze, że jak jest gorąco, to żeby mózg, żeby nie panikować, tylko żeby mózg cały czas myślał, bo ja tu kompletnie przeoczyłem Chitoya, kompletnie. A ósemka martwa, dobra. Ale nie widziałem Chitoya. A niechcący dobrze odrzuciłem. No i tu naprawdę nóż na gardle. Nóż na gardle i pan Toyman. Co to za... Ale ja bym go teraz wycałował normalnie w stopki. Bardzo ładnie się zachował. Uratował kraba. Dobra. A cały mecz się przeanalizuje już poza anteną. Dziękuję bardzo za obecność. Dziękuję za wspólne emocje. I żegnam się z Państwem, drodzy widzowie. Widzimy się planowo w środę o 15:00, o tej samej godzinie. Lecimy z kolejnymi pojedynkami. I do zobaczenia przy stole. I co się mówi na koniec? Sayonara. Gdzie tu się teraz zatrzymuje stream?